Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na recenzję podstawki chłodzącej firmy Thermatec. Jest to model Massive TM, czyli dwuwentylatorowa podstawka z monitoringiem temperatury. Za chwilkę zobaczcie, jak to działa w praktyce, natomiast przypomnę Wam podstawowe zalety i cechy tej podstawki. Waży jakieś 830 gram, wykonana jest z wysokiej jakości plastiku oraz szczotkowanego aluminium. Pasuje do laptopów o przekątnej ekranu od 10 aż do 17 cali, tak więc spokojnie każdy laptop się na nią załapie. Posiada dwa 120 mm wentylatory o prędkości 1000 obrotów na minutę. W trybie turbo można to zwiększyć do 1300. Deklarowany poziom hałasu przez producenta to 31 dB, natomiast jest to wartość taka laboratoryjna, nie do zmierzenia tak w warunkach domowych, ponieważ głośniejszy jest po prostu dźwięk tła niż te 31 dB, dlatego zmierzymy sobie to, ale na pewno będzie to wartość większa. Co do samej podstawki, wykonana jest bardzo solidnie, aluminium jest najwyższej jakości. Z przodu mamy panel sterowania, to zobaczycie za chwilkę. Wyprofilowana jest ona tak. Z tyłu mamy dwa porty USB 2.0, oczywiście jeden zajmuje kabel połączeniowy, który jest w zestawie. Natomiast drugi możemy wykorzystać dowolnie. Mamy także kilkustopniową regulację, czyli możemy sobie unieść laptopa pod różnymi kątami. Mamy także bardzo dobre gumki antypoślizgowe, dzięki czemu ta podstawka nam się nie przemieszcza po biurku. Tak wygląda, bez podwyższenia jest leciutko uniesiona tyłem, tak żeby wygodniej nam się pisało. Kolejne podwyższenie unosi ją już dość znacznie, a jeśli zrobimy sobie najwyższe podwyższenia, wtedy jest już naprawdę sporo uniesiona. Jeśli chodzi o właściwości chłodzące, poradziła sobie podobnie jak wersja Massive SP, ta z głośnikami. Tam mieliśmy jeden wentylator 140 mm umieszczony na środku, tu mamy dwie 120 po bokach. Generalnie przepływ powietrza łączny jest troszeczkę większy, tak więc schłodzi nasz laptop bez problemu o jakieś 5-6 stopni, co ma oczywiście istotny wpływ na żywotność podzespołów, takich, które się najbardziej grzeją, czyli procesora oraz karty graficznej. Ok, moi drodzy, w tej chwili podstawka jest już podłączona, no i zobaczcie, jak to wszystko działa. Panel jest bardzo fajny, w tej chwili włączyły nam się już wentylatory, mamy też tryb turbo, zwiększające obroty do 1300. Teraz objaśnię Wam pozostałe funkcje. Funkcja Auto Manual, chodzi tutaj o ten czujnik temperatury, a raczej cztery czujniki, które są tu. Jeśli zrobimy sobie auto, to po prostu ta podstawka będzie nam po kolei podawała co kilka sekund wyniki pomiaru każdego z czujników. Jeśli to wyłączymy, wtedy mamy tryb manualny i sami ostatnim przełącznikiem przestawiamy sobie temperaturę. Nie bez powodu trzymam palec na tym czujniku, żeby pokazać Wam, że to faktycznie działa. Próbowałem tutaj już przykładać zimne rzeczy prosto z lodówki oraz też rzeczy gorące i faktycznie temperatura się zmienia. Zobaczcie, na jedynce mamy 26, na dwójce tyle samo. Taką mam mniej więcej tutaj temperaturę, na trójeczce podobnie. 29 mamy tu, gdzie trzymam palcem. Gdybyśmy przyłożyli sobie coś naprawdę ciepłego, to ta temperatura pójdzie w górę. Zobaczcie, teraz już sama spada. Tak więc faktycznie te czujniczki działają i je możemy sobie jeszcze w taki sposób łatwy przemieścić. Wtedy nasz laptop na tym się kładzie. Na przykład jeśli mamy jakieś miejsce, które nam się szczególnie grzeje w tym laptopie, ponieważ pod spodem mamy na przykład układ graficzny, wtedy możemy sobie tak to ustawić, żeby to newralgiczne miejsce monitorować pod względem temperatury. Cały ten monitor temperatury, jak dla mnie, to bardziej jest gadżet i ciekawostka niż faktycznie taka użytkowa funkcja, natomiast fajnie, że to jest. Jeśli naciśniemy klawisz LOCK, to wtedy nie będziemy mogli przestawić temperatury i właśnie będzie pokazywany tylko jeden wybrany sensor. To by było na tyle, jeśli chodzi o panel sterowania. No i moi drodzy, jeszcze krótki pomiar hałasu tych wentylatorów. Jak widzicie, tutaj według programu 40 dB to jest cicha dzielnica, ewentualnie głośny dom, tak jak u mnie. A więc w tej chwili włączymy podstawkę. 42 dB to jest u mnie poziom hałasu tła.
Półtora metra dalej jest włączony komputer, on troszeczkę hałasuje. Natomiast teraz włączymy sobie tą podstawkę. Poczekajcie. Ok, 45, 46 i tryb turbo. Do 48, czyli w sumie o jakieś 6 dB głośniej niż z włączoną podstawką. Więc nie jest to jakiś intensywny hałas, da się przy tym jak najbardziej pracować. Tym bardziej, że jeśli laptop jest położony na podstawce, to jest to troszeczkę wygłuszone. Natomiast przepływ powietrza jest naprawdę solidny. No i moi drodzy, podsumowując, Thermaltake Massive TM, według mnie to bardzo solidnie wykonana podstawka wchodząca pod laptopa, spełniająca jak najbardziej swoją funkcję, ponieważ posiada dwa wydajne 120 mm wentylatory z funkcją turbo. Posiada też te sensory temperatury, które są dla mnie osobiście bardziej gadżetem. Natomiast mamy fajny ten cały panel sterujący, dwa porty USB 2.0, z czego jeden możemy dowolnie wykorzystać. A wszystko wykonane z jakością znaną dla Thermaltake'a, czyli wysokiej jakości plastik bez błyszczących elementów oraz bardzo wysokiej jakości szczotkowane aluminium, które zapewnia świetny przepływ powietrza poprzez te specjalne rowki, a także będzie nam naprawdę długo służyło. Myślę, że zakup takiej podstawki chłodzącej to jest wydatek jednorazowy i naprawdę posłuży długie lata, tak jak nasz laptop. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam także do innych filmów oraz do zaglądania na mojego Facebooka. Tam wszystkie nowości. Pozdrawiam Was, cześć!